Witam serdecznie. Pan Tomasz Lenz, przewodniczący stałej podkomisji do spraw Partnerstwa Wschodniego. Chcieliśmy dzisiaj króciutki komunikat wydać w sprawie relacji polsko-ukraińskich. Mianowicie jako przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych, a też w imieniu powstałej stałej u nas podkomisji do spraw Partnerstwa Wschodniego pragniemy zrealizować coś, co było intencją naszych poprzedników przed 20 laty. Przed 20 laty w 90 roku pod koniec zimy albo na początku wiosny profesor Geremek z udziałem również przedstawicieli OKP, pana Wójca na przykład z dużym zaangażowaniem z jego strony zaprosili do współpracy, do stałej współpracy deputowanych jeszcze wówczas Socjalistycznej Republiki Ukraińskiej. Z tej propozycji zrodzić się miało stałe forum dialogu polsko-ukraińskiego. Oczywiście deklaracje dotyczące poparcia polskich parlamentarzystów dla narodowych aspiracji ukraińskich były wtedy wówczas bardzo ważne. Pamiętamy, Ukraina niepodległość zdobyła rok później, 1 grudnia 1991 roku, ale ta inicjatywa przerodzić się miała w taki prawdziwy partnerski dialog polsko-ukraiński z na pewną tego konsekwencją na wzór niegdysiejszych relacji francusko-niemieckich, nawet z ideą wspólnego podręcznika historii. 20 lat minęło, nie doczekaliśmy się nawet jednego prawdziwego forum polsko-ukraińskiego, myślę o takim stałym kontakcie między naszymi komisjami czy parlamentami. Mamy oczywiście wiele kontaktów bilateralnych. I chcielibyśmy wzorem znakomitych relacji polsko-niemieckich. Niedawno odbyło się wspólne posiedzenie naszych Komisji Spraw Zagranicznych Bundestagu i Polski. Doprowadzić do i wcielić w życie tę ideę z wiosny 90 roku. Zapraszamy, i tu mój list do Olega Bielorusa, przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych ukraińskiego parlamentu, do odwiedzenia Polski, do odbycia takiego wspólnego posiedzenia na jesieni. Przygotujmy je dobrze, by polscy i ukraińscy parlamentarzyści zaczęli budować i wcielać w życie prawdziwe partnerskie relacje. Wczoraj nowy rząd został powołany. Liczymy na to, że okres takiej niestabilnej sytuacji na Ukrainie zakończy się, a to pozwoli nam budować no bardzo takie otwarte i dynamiczne relacje sąsiedzkie. Pan Tomasz Lenz. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Gdzieś w tle, któryś z panów dziennikarzy nie wyłączył komórki, usłyszeliśmy pieśń z okresu wojny ojczyźnianej, wstawaj strona równaja. To trochę to dotyczy stosunków bilateralnych polsko-ukraińskich, chociaż dotyczy innego okresu historycznego, bo rzeczywiście w ostatnim czasie w wyniku perturbacji w Wierchownej Radzie, gdzie Wierchowna Rada przez wiele miesięcy nie potrafiła podejmować żadnych decyzji i nie funkcjonowała, my ze swej strony, ze strony polskiego parlamentu, no mieliśmy słabe bilateralne stosunki z Wierchowną Radą, one się nie rozwijały. Mamy nadzieję, że zgromadzenie polsko-ukraińskie, któremu przewodniczy marszałek Szmajdziński, będzie w tym roku miało posiedzenie w Kijowie, tak jak to było planowane, a grupy bilateralne polsko-ukraińska będzie miała okazję z partnerem ukraińskim w najbliższym czasie się spotkać. I w ramach właśnie tych prac bilateralnych między Polską a Ukrainą pan przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych przygotował list do przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Wierchownej Rady, w którym te liście zwraca się z propozycją spotkań na szczeblu takim, jakie mamy z Bundestagiem. Jest to coś absolutnie wyjątkowego, dlatego że polski parlament właściwie tylko z Niemcami i w tym momencie z Ukrainą chciałby takie relacje zbudować. A z spraw bilateralnych, istotnych i ważnych na ten moment, które Polska ma, chciałbym zwrócić uwagę, że na jesieni, gdyby udało się takie spotkanie zorganizować, w co bardzo wierzę, to są trzy bardzo istotne rzeczy, które w ramach naszych stosunków są szalenie istotne. To jest kwestia dalszych, tak naprawdę owocnych prac nad wspólnym podręcznikiem. Te prace stanęły w miejscu, one idą bardzo powoli. Chcielibyśmy, aby i polska, i ukraińska strona także w tym nowym rozdaniu politycznym rzeczywiście przywiązała wagę do tego, aby ten podręcznik, te prace nad nowym podręcznikiem polsko-ukraińskim ruszyły z miejsca.
Druga bardzo ważna sprawa dotyczy spraw gospodarczych, szalenie istotnych, kwestii sytuacji na granicy. I nie na granicy polsko-ukraińskiej, tylko na granicy Unii Europejskiej. Wielogodzinne kolejki, zła obsługa firm transportowych, które przewożą towary między Polską a Ukrainą. Sytuacja jest tam naprawdę bardzo niedogodna. Polscy parlamentarzyści w tamtym tygodniu spotkali się z Zrzeszeniem Transportowców Europejskich, którzy mówili nam o tych problemach i to jest drugi bardzo ważny element rozmów, które powinniśmy przeprowadzić. I trzecia rzecz, taka bardziej pozytywna, dotycząca naprawdę budowania dobrych relacji z Ukrainą, to jest idea powstania Uniwersytetu Polsko-Ukraińskiego, która to idea ma już 12 lat. Natomiast dopiero stosunkowo niedawno pan minister Kudrycka powołał pełnomocnika do tworzenia tego uniwersytetu. Włączył się to minister Radek Sikorski jako minister spraw zagranicznych i zadeklarował poparcie dla tej idei, ale w ramach tego, aby ten uniwersytet objął także kraje Partnerstwa Wschodniego. W związku z tym wszystko idzie w takim kierunku, że po 12 latach bicia piany dochodzimy do etapu, w którym wreszcie ktoś podejmuje decyzję i ta idea rzeczywiście może stać się ciałem i taki uniwersytet powstanie. To są trzy rzeczy, które chcielibyśmy omówić z kolegami z Komisji Spraw Zagranicznych Wierchownej Rady w Warszawie na jesieni tego roku, a elementem tego jest list, który przygotował pan przewodniczący Halicki. Zapraszam do zadania pytań, jeżeli takie są. Nie muszą się ograniczać tylko i wyłącznie do tego tematu.